Nikt z Was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Takie pytanie, taki zarzut Pan Jezus stawia dzisiaj apostołom. Kiedy byśmy popatrzyli do tyłu, co się działo w Ewangeliach, to Piotr oburza się w podobnej sytuacji, mówi: jak to nie mogę pójść za Tobą, życie za Ciebie oddam. Natomiast Filip jest trochę taki zdziwiony, mówi: Panie, nie znamy drogi, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy iść za Tobą. Pan Jezus wyrzuca tutaj apostołom smutek, mówi: nie pytacie dokąd idę, ponieważ się smucicie. I zarówno w tym oburzeniu Piotra, w takim dociekaniu trochę takiej złości Filipa, czy w tym smutku, który spotyka apostołów, nie ma patrzenia na Boga, jest tylko skupienie na sobie. I czasem możemy doświadczyć takich momentów, kiedy w naszym życiu jakieś rzeczy się, czy nasze prośby się nie spełniają. Modlimy się o coś długo, prosimy Pana Boga i rzeczy się nie spełniają. I wtedy albo możemy popaść w jakąś złość, jakieś zakłopotanie, smutek, i w ten sposób nie patrzymy na Pana Boga, tylko patrzymy na siebie. Ale możemy pomyśleć w ten sposób, że to jest Pan Bóg, który czegoś nie spełnia. To jest Pan Bóg, który działa inaczej. To jest Pan Bóg, którego wola dokonuje się w inny sposób, niż byśmy chcieli. Dlatego prośmy Ducha Świętego, abyśmy pytali: Panie Boże, dokąd idziesz? Panie Boże, dokąd zmierza Twoja wola? Skoro nie spełniło się to, o co prosiłem, o co prosiłam, to gdzie jest to, co chcę, żeby w moim życiu się działo? Tak, żebyśmy z miłością szli za Panem, który nie zawsze spełnia nasze prośby, nasze oczekiwania. I jeszcze rzecz absolutnie ważna, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał.